Witam kochani, witam serdecznie. I dzisiaj jeszcze coś innego. Wiecie, mówi się czasami o węźle północnym, że mamy teraz grupowo iść w stronę węzła północnego, który jest w bliźniętach. Czyli właśnie dociekanie do prawdy, komunikacja, o czym zresztą mówię w innym filmiku. To jest węzeł północny, w którą stronę iść. Natomiast węzeł południowy wtedy jest w strzelcu, czyli od czego odchodzimy. No i tutaj zaczynamy od południowego. Dlaczego? To, co widzicie przed sobą. Ponieważ gdzie grupowo idziemy, to jest jedna rzecz. Ale gdzie my sami mamy pojedynczo, indywidualnie, z okazji daty urodzenia, to jest nasza indywidualna droga. A więc na przykład ktoś, kto się urodził z baranem w węźle południowym, przeznaczenie ma, czyli węzeł północny, w wadze. Kto urodził się z węzłem południowym w byku, w skorpionie ma węzeł północny. I teraz macie konkretne daty, a więc baran południowy i waga w północ, urodzeni na przykład od 17 czerwca 1958 roku do 15 grudnia 1959 roku i macie całą resztę dat wypisane. Czyli urodziłaś się na przykład 10 stycznia 1977 roku. Proszę bardzo, zaliczasz się tutaj jak najbardziej do barana w węźle południowym i wagi w północnym. A teraz, co to tak naprawdę oznacza? No, baran, czyli tutaj od czego odejść, waga, w którą stronę idziesz. Z tym, co mamy w węźle południowym, jest nam najwygodniej. Bo używamy tego jako podporę, jest nam tu dobrze. My nie chcemy od tego odchodzić. My się tu świetnie czujemy. No a waga to jest dokładnie 180 stopni przeciwstawność. Więc jako węzeł północny. Czyli to są największe wyzwania. Więc na przykład jesteś baranem i zapoznajesz kogoś, kto jest spod znaku wagi. Dotyczy to także nie tylko słońca, ale i ascendent. Może być nawet i księżyc. Dlaczego? Dlatego, że spotykasz kogoś, z kim nie jest ci łatwo. Ale ten ktoś, jako taka prawdziwa waga, pokazuje ci twoje przeznaczenie. Uczy cię czegoś. I na ogół tak jest, że spotykamy, ja tu omówię wszystkie znaki, ludzi spod przeciwnych znaków, żeby dużo się nauczyć o sobie samych, żeby nam otworzyli oczy na coś innego. I tak w każdej jednej sytuacji, jaką będziemy omawiać. A więc jeżeli jesteś baranem w węźle południowym i masz północny węzeł w wadze, czego musisz się pozbyć? No pozbyć się tego ja, pierwszy. Ja, najważniejsze, to jest to, co mnie dotyczy. Więc ta mentalność ja, pierwszy. Także agresja, chęć walki, kłótni o coś tam. I odetnę się, jeżeli nie będzie tak, jak ja bym tego chciała. A pójście w stronę tego, co reprezentuje waga. A więc prawdziwa droga dla tych osób urodzonych
pod różnymi znakami, ale w tych datach. Tu nie chodzi o znak, w którym się urodziłaś, urodziłeś. Tu chodzi o te daty urodzenia, że masz południowy węzeł w baranie, a północny w wadze. Ja chcę podkreślić to bardzo mocno. Nieważne, jaki twój znak jest. Tylko jeżeli się urodziłaś, urodziłeś w tym czasie. Co masz przyjąć, w którą stronę pójść, to jest ok. Nie tylko ja się liczę, ale także układy, związki, układy partnerskie, więcej ludzi niż tylko ja. Jeżeli nawet o coś walczę, to robię to w pokoju. I nie odcinam się od innych, tylko wychodzę naprzeciw, rozmawiam, mówię, współpracuję, kontaktuję się, współdziałam. No niby takie proste. Niby takie proste. Następnie byk w południowym węźle i skorpion w północnym. A więc ci ludzie, wy kochani, którzy urodziliście się w tych datach, nieważne jaki macie znak, jeszcze przypominam. Urodziliście się w tych datach, urodziliście się z węzłem południowym w byku i północnym w skorpionie. Czyli czego już nie robicie? Jeżeli ktoś tylko myśli o tym, żeby najpiękniejszy dom, najlepszy zegarek, najlepszy samochód, dużo kasy. I to, co jest ziemskim dobrobytem najważniejsze. Możemy mówić o wszystkim i o niczym i być za bardzo, aż nawet praktycznymi, mieć najwięcej i tylko najlepiej być tu, gdzie się najwięcej ma i najwięcej wie. A za to iść w stronę skorpiona. Czyli moja duchowa strona jest najważniejsza. Prostota. Zadowolenie duchowe, spirytualistyczne. Powiązania typu telepatycznego. Ja nawet nie muszę się porozumiewać słowami. Ja po prostu wiem, ja rozumiem. Tajemniczość. I pozwolenie innym, żeby pomóc sobie finansowo. Także income, dochód pasywny. Więc na przykład napiszesz książkę, z tego będą pieniądze, zrobisz webinarium, będą na przykład dochody z tego. Też niby takie proste. Więc możesz urodzić się i te wszystkie dobra ziemskie najważniejsze, ale potem życie czasami cię zmusi, żeby pójść w zupełnie odwrotną stronę. Akurat dotyczy to mnie, to jest moje zadanie. Okay? Ja się z tym urodziłam. Więc to, co było dla mnie takie ważne lata temu, dzisiaj jest już nieistotne. Im mniej, tym lepiej. Bardziej na poziomie duchowym wszystko. Więc widzicie, mogę to potwierdzić, że tak dokładnie jest. Ale przez długi czas miałam apetyt byka. To też przyznaję. Następnie, kochani, bliźnięta. Znowu dla tych, którzy urodzili się w tych datach. Tylko. Urodzili się z węzłem południowym w bliźniętach, a północnym w strzelcu, czyli zostawić trzeba to, co reprezentuje bliźnięta, a pójść w tę stronę, co reprezentuje strzelec i co to tak naprawdę oznacza. A więc pozbyć się tego małego plotkowania, takie ciekawe historyjki, coś ci opowiem, ok, na ucho, czy detale muszą być najważniejsze tutaj. Tak, moje plany, listy, tylko opieranie się na tym, co wiesz, nieszczerość, nieprawdziwość, przekręcanie prawdy i
Z jednej strony mówię to tej osobie, a z drugiej strony mówię co innego komu innemu. Co trzeba sobie przyswoić i w którą stronę pójść, to jest prawda, która jest fundamentalną prawdą. Nie tylko ta moja, ale co jest dobrem dla wszystkich. Wielki obraz, nie tylko mój malutki. Więcej się uczyć, kształcić, poznawać o sobie, świecie, rzeczywistości. W ogóle uczyć się, uczyć i wiecznie poszerzać swoje wiadomości. Podróżować. Byciem zupełnie szczerym. Przygoda. I cokolwiek jest tą strefą komfortową, potrafić od tego odejść. Znowu, niby takie proste. Ale to jest przeznaczenie. Jeżeli samemu się nie zrobi, życie może do tego zmusić. A robię to wszystko tak, że po to, żeby zrozumieć, że te zaćmienia i w to, w co teraz wchodzimy, mogą właśnie to spowodować. Rak w południowym koziorożec północnym. Znowu ci wszyscy, którzy są urodzeni tutaj, w tych datach, mają węzeł południowy, czyli od czego odejść w raku, a w którą stronę iść? Koziorożec. I co to oznacza? Czego pozbyć się, to ja muszę dbać o wszystkich. Oj tak, wszystkim pomóc, o wszystkich dbać, wszystkimi się interesować. I przez to tak naprawdę uczę ich, że sami sobie nie poradzą, bo zawsze opierają się na mnie. Także emocjonalne odpowiedzi, to jak się zachowuje, że jakby nie było, to ja podchodzę do tego bardzo uczuciowo, bardzo emocjonalnie i to jest najważniejsze. A bardziej... Okej, idziemy w którą stronę? W stronę koziorożca, że okej, chcesz komuś pomóc, to zamiast ryby daj mu wędkę. Mi się śmiać, co Pazura powiedział. Daj mu wódkę zamiast wędki. Nie, dajemy nie rybę, tylko wędkę, czyli uczymy kogoś, jak sobie poradzić. A nie staramy się zrobić to za tą osobę, bo damy, przyzwyczajimy do tego i co? Wróci tylko po więcej, sam się nigdy nie nauczy. Także żyć w oku publicznym, bardziej się pokazać, kochani, bardziej się pokazać publicznie i mieć taką zdroworozsądkową wizję. To jest i pracowitość, to jest i ambicja. Co jest twoją pasją? W którą stronę chcesz iść? Następnie lew. Lew i wodnik. I tutaj mamy, kochani, znowu urodzeni w tych datach. Tylko. Bez względu na znak zodiaku. Macie węzeł południowy we lwie. I węzeł północny w wodniku. Czyli i odsuwacie się od tego, co reprezentuje tu lwa, idziecie w stronę wodnika. Takie wasze przeznaczenie. Czyli odchodzicie od tego, okej, za wszelką cenę, patrzcie na mnie, czy widzicie mnie, czy mówię wystarczająco głośno, czy wystarczająco się pokazuję, bo to jest ogromnie ważne. To jest nawet nieważne, co się dzieje w moim życiu osobistym, bardziej, co mogę się pokazać. Taki trochę obraz pani Dulskiej. Także to podejście, że wow, musi być głośno, musi być szumnie, musi być dramat wypowiedzi w tym, co się dzieje w moim życiu. Materializm, pieniądze najważniejsze, dochody najważniejsze, finanse, domy i tak dalej, i tak dalej. I wszystko jest wokół tej osoby. Wszystko wokół. Okej. Gdziekolwiek jest akcja, światła, proszę na mnie tutaj wszystkie. Wszystko musi się wokół mnie toczyć.
Więc tego należy się pozbyć, od tego odejść, a iść w stronę wodnika. Czyli co? Działamy razem. Jesteśmy braćmi i siostrami na całej kuli ziemskiej. Nie tylko ja się liczę, liczą się wszyscy. I współpraca, współdziałanie, poświęcenie humanitarystyczne. Co reprezentuje humanitaryzm? Działać w imię tego. Także sens spełniania misji życiowej. Bo życie jest więcej niż ja. A więc co robię dla innych? Jaka jest przyczyna, że w ogóle tu się urodziłem? I życie nie musi być najbogatsze. Abym sobie poradziła, aby żyć dobrze, ale nie na wyrost, bo liczą się także inne rzeczy w życiu, jak na przykład moja misja i robienie tego, co powinnam. Tak, wodnik to jest wielki obraz. Lew jest bardziej moja, tylko rodzina i ja. Następnie ci, którzy się urodzili w tych datach. Węzeł południowy w pannie i północny w rybach. Czyli od czego odchodzimy? Od panny, tak? Panna i ryby, znowu 180% różnicy. I jeżeli spotykacie moje drogie panny czy ryby, także wszystkich dotyczy, właśnie te 180 stopni różnicy kogoś, to znaczy, że spotykacie prawdziwą lekcję. To nie jest łatwy zazwyczaj związek, ale uczy najwięcej, szczególnie tego, w którą stronę powinniśmy iść. Więc co łatwe i przyjemne, panna? Perfekcjonizm. Na tym możecie się opierać. Lubić bardzo pomagać, jak najbardziej pomagać dookoła. Analizowanie jak sparaliżowanie. Wieczne myślenie, wieczne główkowanie, wiecznie, aż w głowie się mąci. I uciekanie od stresu, od właśnie tego myślenia, pomagania wszystkim innym i perfekcjonizmu, na przykład poprzez no, czasami nadużywanie czy alkoholu, czy tabletki, czy uciekanie w choroby, czy uciekanie w coś tam, a także zmartwienia i podekscytowania, aż do za dużego stopnia oczywiście. Albo robienie czegoś samemu. Nie, nie potrzebuję pomocy, ja sobie dam radę. No i pod górkę, albo zupełnie poprzez bycia samej samemu. Wszystko ja. No a właśnie, to się tego pozbycie, kochani, pozbycia, a idziecie w którą stronę? Co reprezentują ryby? A więc wolność do kreowania, na co macie ochotę. Być uzdrowicielem, używać swoją wyobraźnię, używać swoją intuicję, iść w stronę odkrywania tego wszystkiego, czego nie da się odkryć mędrca szkiełkiem i okiem. To, co jest o wiele większe, żeby nie powiedzieć międzywymiarowe, wiara we wszechświat, pozwolić pomóc sobie boskiej mocy. I umieć wiedzieć, w co wierzyć i kiedy się poddać. Nie na siłę. Także nie ma czegoś takiego jak perfekcja. Nikt nie jest. Wiem, że nawet już po drugiej stronie nie ma czegoś takiego jak perfekcja. Będziemy musieli po odejściu stąd mieć jakąś imperfekcję, czy to kosmyk siwy, czy znamie, coś, co nie będzie perfekcją. Ok. Następnie, moi kochani, mamy wagę i barana, czyli tym razem, widzicie, odwracamy rolę. Teraz waga jest w węźle południowym, a baran w północnym, czyli ci, którzy są urodzeni w tych datach. W tym czasie mają odejść od tego, co jest wagą, iść w stronę barana. A więc
mówimy tutaj, że czego się pozbyć? Ukrywania się w związkach, ukrywania się za plecami innych. Brania tej wygodnej drogi. O, tak najwygodniej. To ja sobie pójdę tą drogą. O, tu są przeszkody, kłody pod nogi. No, no, no. Ja tam nie będę torować tej drogi, tylko obejdę sobie dookoła. Za wszelką cenę chcę spokoju, więc wszystko pod dywanik. Ja nie chcę przyglądać się problemom. Ja chcę spokoju. O tak, tak, tak. O, nie ma sprawy. Chcesz tego? Ach, mimo że mi niewygodnie, zgodzę się. Zawsze kompromis. O, ty chcesz tego? Nie ma sprawy. Zrób to. I mimo że później będzie się w tobie gotować, że ustąpiłaś, ustąpiłeś, czy się na coś zgodziłaś, ale na wszystko się zgadzasz. Bo wszyscy są ważniejsi od ciebie. No i pasywna agresja tu w grę wchodzi. Bo jeżeli już na coś się zgodzisz i przytakniesz i wszystkim chcesz dogodzić, to potem możesz w stosunku do tych osób zachowywać się z pasywną agresją. Czyli niby nie atakujesz, niby nikogo nie bijesz, nawet się nie odcinasz, ale przycinasz może, ale zaczyna się sarkazm, bo masz czegoś serdecznie dosyć, ale tego nie powiesz. No i właśnie, w którą stronę trzeba iść, co jest tutaj przeznaczeniem dla ciebie? Stać się liderem. Wiedzieć, co jest dla ciebie dobrze, co niedobrze, godzić się na dobre i umieć powiedzieć nie na niedobre. Co jest najważniejsze, co mniej ważne? Nauczyć się bycia wygodną, wygodnym w samotności, bez podpierania się nikim, bez bycia z kimś koniecznie, czy ukrywania się za czyimiś plecami. Cieszyć się nagrodą przy podjęciu ryzyka, bo umieć podjąć to ryzyko, podjąć decyzję szybko, bo macie intuicję świetną. Walczyć za to, w co wierzysz, co jest dla ciebie ważne. Bo tego walki ducha możesz w sobie nie mieć, skoro masz węzeł południowy w wadze. Powiedz, kim jesteś, bądź asertywny, asertywny. Powiedz, czego oczekujesz. To jest twoje przeznaczenie. I jeżeli coś ci się nie podoba, jak najbardziej. Pokaż, co czujesz. Otwarcie. Dyplomatycznie, bo na pewno, pewno tego nie zrobisz, skoro masz węzeł południowy w wadze, ale powiedzieć, kim jesteś, powiedzieć, co dla ciebie dobre i być liderem w swoim własnym życiu, nie opierać się na innych. Ważne lekcje, piękne lekcje. Skorpion, południowy węzeł i byk północny, to są z kolei te daty, w których się urodziliście. Od czego odejść? Od tego, co reprezentuje tu skorpion. A więc może staram się przyciągnąć do siebie w jakiś taki seksowny sposób, czy strategię używać, no w każdym bądź razie może manipulować, może romantycznie, ale tak raczej, no co reprezentuje Skorpio? Seks, organy, więc właśnie w ten sposób taki tajemniczy i aż szukam jednego wyrazu i sobie nie daruję, jeśli go nie znajdę, więc wiem po angielsku więcej niż po polsku, więc zobaczymy. Bo nie chcę nawet przekręcić, to ważne. Przez uwodzenie.
Pokusę. To tak brzmi seksownie. No właśnie, tak właśnie tutaj jest z wami, kochani. Więc od tego się odciąć, także nabycie aż za bardzo sekretnymi. Tak głęboko wszystko może trzymacie. Może troszeczkę też za bardzo przesądni. Może za bardzo polegacie na innych, na przykład innych pieniądzach, innych dochodach, na przykład swojego partnera, partnerki, czy z czego żyją, ok? A iść w stronę byka, czyli co? Otwartość, prawda, prostota. Także jakie są twoje codzienne przyzwyczajenia? Co robisz na co dzień? Ugruntowanie się. Co robisz? Jak twój czas wygląda? Jak spędzasz? Cieszenie się każdym momentem życia. Wyciąganie ręki do wszystkich, którzy są dookoła ciebie. Mówienie tak, jak to widzisz. Nie ukrywanie w sobie, a potem nagle, jak już wypowiesz, to wypowiesz. Tylko, okej, tu jest taka sprawa, tu o to chodzi, praktycznie, konkretnie, dyplomatycznie. I potrafić zarobić pieniądze samemu. Nie polegać na partnera dochodach. Usamodzielnić się. Ugruntować je. Następnie, kochani, mamy strzelec i bliźnięta. Czyli znowu, urodzeni dokładnie w tych datach. Odejść od tego, co strzelec, co jest wam najwygodniejsze, a wejść w bliźnięta, to jest wasze przeznaczenie. Więc o co tu chodzi? O to chodzi, żeby pozbyć się tego, wow, co by było, gdyby było, cały świat stoi otworem i chcę być w tym kraju, za chwilę w tym kraju i za chwilę jeszcze w innym. I to będę robić w przyszłości. Uczę się, uczę, poznaję. Jestem zapisana na ten kurs i na te warsztaty i chcę uczyć się o malowaniu i chcę uczyć się, jak zrobić budę dla psa i jak łódkę zbudować. I branie wszystkiego aż za dużo, po prostu aż przesada w tym wszystkim. A być jak bliźnięta w tym momencie dla was jest ok, jesteśmy aktywni, moje środowisko, działamy, komunikujemy się. Cała moc jest w tym momencie, w teraz. Zapomnij o przyszłości. Co jest najważniejsze w tej chwili? Co ma sens w tej chwili? I więcej zabawy, więcej radości. I jedna rzecz w jednym czasie. W czym chcesz być specjalistą? Co jest dla ciebie najważniejsze? Rób to jedna rzecz za jednym razem. Koziorożec i rak. Znowu, w tych datach tylko, dla tych bez względu na znak zodiaku, w którym tutaj się urodziliście. Węzeł południowy macie w koziorożcu, a północny w raku. A więc pozbyć się tego takiego zimnego odchodzenia od wszystkiego. Ok? Biznes, praca, konkretność, praktyczność, pracoholizm. Jest tak samotnie być tam na górze. Rozum ponad sercem. I zdobyć jak najwięcej. Czy to stanowisko, czy pieniądze, czy dom. Ok? I stać się jak rak. Wrażliwość emocjonalna. Rodzina, dom. My wszyscy jesteśmy rodziną. Nikt nie jest samotny. I
współczucie, dobroć dla wszystkich innych. Kochani, następnie chciałabym zrobić to na jednym filmiku, przyznam się szczerze. Wodnik południowy i lew północny, czyli znowu dla tych, którzy urodzili się w tych datach bez względu na znak zodiaku. Urodziliście się z węzłem południowym w wodniku, czyli od czego odejść? Czyli jednym słowem, odejść od tego, żeby czuć potrzeby, żeby być lubianymi. Chowania się w grupie, odcięcia się emocjonalnego od tego wszystkiego, co się dzieje i byciem za bardzo intelektualnymi. Wszystko to rozsądek, rozum, porozumiewanie się, wszystko musi mieć sens, wszystko powinno być logicznie zrozumiane i wytłumaczone, a także dogadzaniu innym. Za to pójść, to jest wasze przeznaczenie, żeby umieć się wyrazić, to jest lew. Żeby kolaborować, współpracować z innymi i z tymi elitami też. Żyć poprzez dobry przykład, pokazując dobry przykład, swój własny i iść za głosem serca. I wreszcie mamy ryby, mam nadzieję, że tu się nie skończy, południowy i panna północny, znowu dla tych, którzy urodzili się tutaj, bez względu na znak zodiaku. Odejść od tego, co jest ryby, bo wam najwygodniej, iść w stronę przeciwną, czyli panny, czyli czego się pozbyć, zdjąć te różowe okulary z oczu. Przestać być wycieraczkami, bo jesteście tacy cudowni i tylko dbacie o innych i dacie po sobie przejść. Tu jestem, tam jestem, tu się poświęcam, tam się poświęcam. Nie przykładam wagi do detali. Jestem łatwo uwiedziona, skuszona i oczarowana. Teraz, w którą stronę idziecie, kochani? To żeby rozwiązać problemy na faktach, żeby być praktycznymi, konkretnymi, żeby umieć się ugruntować, żeby skupiać się na tym, co ważne, żeby zwracać uwagę na detale i czytać mały druczek. Ok? I czytać mały druczek. Nie tylko to, co wow, piękne i jestem cudownie nastawiona na świat, ale tak naprawdę przychodzi do takich konkretnych, praktycznych rzeczy, to tu może brakować. Kochani, wyrobiłam się na jednym filmiku, z czego tak ogromnie się cieszę, przynajmniej mam nadzieję, że mi tego nie podzielą. Życzę wszystkim pomyślności i mam nadzieję, że odrobinę pomogłam. Dziękuję, pa, pa.